dla nas specjalnie, dla Radia Wnet, poświęcił ten czas, za co mu bardzo dziękujemy i mam nadzieję, że takich żołnierzy, takich pilotów w Polsce spotkamy więcej. Nazywam się Katarzyna Adamiak, to jest audycja Co Słychać, której gościem jest generał dywizji, pilot Dariusz Malinowski. Panie generale, od kiedy pan zaczął myśleć o lataniu? Znaczy ja w ogóle byłem skazany na latanie, bo urodziłem się niedaleko, no mieszkałem, wychowywałem się niedaleko Modlina. Odkąd tylko pamiętam, tam coś mi nad głową przylatywało i cały czas byłem zmuszony do tego, żeby zadzierać głowę do góry, a że to były samoloty wojskowe. Ja byłem po prostu skazany na to, żeby tam potem wcześniej czy później pójść, próbować pójść do Dęblina. Co też i uczyniłem oczywiście. To tak brzmi po generalsku i taka prosta opowieść, że no, wielu z nas obserwowało samoloty. Myślę, że spora część Polski też mieszkała w okolicach lotnisk, ale to nie jest taka prosta droga, żeby jednak zostać pilotem, uczestniczyć w tym elitarnym zawodzie. Więc jakie były pierwsze kroki? Jak to wyglądało, jak pan generał był małym Dariuszem? Nie, no mówię, no, tak jak mówię, nic nie ściemniam, to tak było. Po prostu cały czas patrzyłem na te samoloty i nie ukrywam, że byłem w tym zakochany. Zresztą pierwsza książka, której się uczyłem czytać, to nie był elementarz, tylko tam gdzieś składałem te literki już z książki pod tytułem Dywizją 303. No i to były takie te pierwsze kroki, no. To każdy ma takie same kroki, no. Co trzeba było zrobić, żeby dostać się do Dęblina? Wiesz co, no na pewno dużo było, ważna sprawa to było zdanie badań. Nie pamiętam z mojej grupy, gdzie nas było 32 na początku, sam jeden przeszedłem badania lekarskie. Właściwie dwóch nas przeszło, ale tego drugiego kolegi już potem nie spotkałem. Ja się zdecydowałem, żeby zostać w liceum lotniczym, bo trafiłem do liceum lotniczego. Po tych badaniach, po 4 lata liceum, no trzeba było powtórzyć jeszcze raz kolejne badania i no, zdać egzaminy do Dęblina, do oficerskiej szkoły. A rodzina jak reagowała? Nie bała się mama, nikt nie oponował? Czy to było tak, że cała rodzina wspierała pana generała w tej decyzji? Nie było tak, że ktoś tam mi oponował. To był mój wybór. Ktoś tam mi zawsze doradził. Ale mama to do dnia dzisiejszego mi mówi: synku, czy już nie starczy, bo to takie niebezpieczne, uważaj na siebie. To do tej pory jeszcze to słyszę, nie? Do tej pory to słyszę. No to ta opiekuńczość matek zawsze taka jest i to się nie zmieni nigdy. Szkoła wyższa, czy, bo to, proszę wybaczyć zapytanie laika, ale czy istnieje kult jeszcze dywizjonu chociażby 303, czy, bo patrząc z perspektywy osoby, która nie uczestniczy w takim zawodzie, to wydaje się, że to jest nadal zawód, który jest bardzo mocno związany z taką romantyczną naszą historią, naszą legendą. Znaczy My mówimy o Dywizjonie 303, bo to się wiąże oczywiście z tą awiacją taką typowo wojskową, ale ten kult awiacji jest na pewno. Mówię, bo to jest zawsze ten Żwirko i Wigura, od tego się zaczyna, od tej legendy Żwirki i Wigury poprzez 7. Eskadrę w tej wojnie z bolszewikami, to co zrobili w Wielkopolanie, poznaniacy, prawda. Potem mówię ten Dywizjon 303 i tak szczerze mówiąc to chyba by było wszystko, jeżeli chodzi o nasze osiągnięcia wojenne, ale w ogóle ja mówię, dużo na świecie się mówi też o takiej polskiej szkole latania, która jest od tej, no wywodzi się wiadomo, że z Dęblina, która jest od tych pilotów, którzy potem walczyli w bitwie o Wielką Brytanię. Wielu naszych pilotów, tych, którzy musieli uciekać potem po II wojnie światowej, założyło między innymi inne rodzaje sił zbrojnych, inne w innych krajach. Takimi kluczowymi, na przykład kluczowymi pilotami, którzy zakładali, może inaczej, tworzyli tą szkołę taką typowo lotniczą, tą najmocniejszą, czyli amerykańską, to też byli Polacy. A też były takie postacie jak Cumbach. Czy we współczesnym lotnictwie widzi pan takich młodych adeptów, którzy mają tę fantazję i mają te możliwości, co wspomniane? Na 100% o Cumbachu się bardzo dużo pamięta i to ja zresztą mówię, tak wokół pilota powinien być taki lekki błysk łobuza. I jak go tam się dobrze przytrzyma, to jest naprawdę w porządku pilot. Ale to też niekoniecznie musi być dla potulnych owieczek tylko i wyłącznie zawód. To co oznacza bycie pilotem wojskowym? No, latać na samolotach wojskowych. Nie wiem, co w ogóle odpowiedzieć na to pytanie. No. Mnie tam nigdy nie interesowało latanie na samolotach cywilnych. Zawsze chciałem jakiś taki trochę, jak to nazwać, nie zaznać tej nudy takiej typowej. Mówię, bo każdy lot wojskowy jest trochę inny niż ten, który był poprzednio.
Za każdym razem się spodziewamy czegoś innego. Za każdym razem są jakieś tam wyzwania, nie tylko w powietrzu, ale też i na ziemi. To troszkę inaczej to wygląda niż latanie w aeroklubie, czy też w lotnictwie, gdzie jest wszystko po kolei poustawiane, poukładane. No, jak ktoś ma taką trochę duszę rogatą, to jest dobre miejsce dla tych ludzi. To na pewno jest duża adrenalina, to są ogromne możliwości, ale na pewno finansowo jednak ci piloci cywilni są lepiej uposażeni, więc trzeba mieć jakieś cechy w człowieku, które powodują, że się wybiera akurat tę drogę lotniczą. Jest to elita, ale żeby do tej elity dołączyć, to trzeba mieć pewne cechy. Co trzeba było zrobić, żeby trafić i na przykład latać na migach? Ojej, no to jest bardzo długa selekcja, nie? Bo każdy z nas, który tam trafiał do Dęblina, no to po pierwsze nie myślał o tym, jakie tam, tak jak mówisz, nie myślał o jakichś tam pieniądzach czy tam o przyszłości. Dla nas było najważniejsze wskoczyć do kabiny tego samolotu i trochę tam polatać, sprawdzić swoje możliwości. To była duża selekcja. To najpierw się zaczynało od tego, że z dużej grupy ludzi nadających się do latania selekcjonowano, ten się nadaje na ten typ statku powietrznego, ten na taki rodzaj lotnictwa i potem dopiero, żeby na przykład wyjść na te tak zwane rury, które żeśmy nazywali, no to już był ten odsetek spełniających wymagania nie tylko medyczne, ale również i takie wymagania. No, my to nazywamy, musiał mieć ręce do latania. Musiał mieć ręce do latania. No, generalnie rzecz ujmując, to była selekcja. Cały czas selekcja. Bardzo pamiętam wielu chłopaków, którzy na przykład byli niesamowicie oddani lotnictwu, znali ich historię, zafascynowani tym wszystkim byli. Natomiast no, niestety w pewnym momencie instruktor musiał powiedzieć stop, to dla ciebie już koniec wędrówki, koniec tej drogi. Nie będziesz dalej szedł na następny typ statku powietrznego, albo idziesz na inny rodzaj, albo wręcz niestety dla ciebie Ziemia jest tym najlepszym miejscem, na którym będzie się najlepiej czuł. No, tak to wyglądało. No, to była długa selekcja, naprawdę długa i taka bardzo, bardzo wymagająca. A czym różni się, chociaż chyba trochę znam odpowiedź na to pytanie, czym różni się latanie na migach, a na F-16 choćby? No faktycznie, to no tak, no latając na migę, ja mówię, zresztą mówię, miałem farta w życiu, bo chyba latałem na dwóch fantastycznych konstrukcjach, bo 21 jest uznawany jako ten taki samolot sowieckiej konstrukcji, który był chyba najbardziej udany, a F-16 to jest ten najbardziej udany produkt zachodni, który jeszcze pewnie polata przez wiele, wiele, wiele lat. Różnica sama to jest taka, no 21 jest bez tych komputerów. To było takie latanie, ja to nazywam bardziej naturalne. Nie tak jak ptak lata naturalnie, ale czułeś ten samolot, my to nazywamy tyłkiem, że czułeś, co on tam będzie robił, jakieś manewry, które... Natomiast latanie na F-ie to jest latanie z komputerem. Ktoś mi to fajnie opowiadał, że to wygląda jak głosowanie. Ty chciałbyś to zrobić, ale ktoś ci mówi, nie, musimy to zrobić w ten sposób i gdzieś na połowie się spotykać. I tak jest na F-ie faktycznie, że w połowie się spotykamy pomiędzy moimi chęciami, a tym, na co mi pozwala komputer. A poza tym, no mówię, na pewno taka zasadnicza zmiana to była całkowicie inna filozofia latania, bo mówię, filozofia latania, którą żeśmy mieli na tych migach, czyli ta, powiedzmy sobie, ruska szkoła, wschodnia szkoła, no polegała na tym, że od startu do lądowania byłeś pilnowany. Nie mogłeś nic zrobić, co by nie było zgodne z tym, co ci powiedzieli na ziemi. A na przykład cały czas byłeś kontrolowany przez tego nawigatora, który ci wszystko tam tłumaczył, etc., etc. Takiej nie miałeś swobody wykonania tej misji. To wszystko musiało być uzgodnione. Natomiast na F-ie wygląda to też inaczej, ponieważ jesteśmy skierowani na wynik końcowy tego zadania. Jak to zrobimy, to jest dużo naszej inwencji twórczej, dużo naszych takich pomysłów, które mogą być takie nowatorskie i ty wiesz o tym, że ponosisz odpowiedzialność za to, żeby to wykonać, ale również jesteś, jeżeli coś pójdzie nie tak, też niestety będziesz ponosił za to konsekwencje. Tak to mniej więcej wygląda. To jakie uczucia, skojarzenia wzbudza w oku generała film Top Gun Maverick? Ile tam jest bałachu, ile tam jest prawdy? Ile jest opowieści takiej realnej? No, zaprosiła mnie żona z córkami właśnie na ten film. No, nie ukrywam, że się uśmiałem. Dobra komedia. Niewiele rzeczy realnych jest tam z tego, co jest. Takiej normalnej wojny, z takiej normalnej wojaczki. Bardziej mi to przypominało jeden z serii, których tam Tom Cruise teraz występuje, Mission Impossible, numer, nie wiem, tam 9500 czy coś w tym stylu, niż taki typowy film o lotnictwie. No, wojna tak nie wygląda na 100%.
A jak wygląda sytuacja na polskim niebie w tej chwili? Bo w tej chwili rozmawiamy już po wybuchu wojny na Ukrainie, gdzie zaczyna po prostu pojawiać się mnóstwo jakichś dziwnych, nieoznaczonych przelotów. Wszyscy ci, którzy obserwują niebo, dokładnie widzą te samoloty, które się pojawiają. Ale z tego, co pamiętam, jak rozmawiałam z pilotami, opowiadali, że w Polsce się dobrze lata, dlatego że nie ma jeszcze tak dużo ludzi, którzy prywatnie latają. Że my mamy jednak dosyć puste niebo. To są te korki, czy jeszcze można spokojnie sobie polatać? Nie wiem w ogóle. No, są pewne... Na niektóre pytania nie mogę udzielić odpowiedzi, nie? Ci obserwatorzy będą byli, są, no i tam zawsze będą na tych forach się bardzo mocno udzielali. No, prowadzili tam te swoje wywody, co to tam mogło być, etc., etc. No ale fakt jest taki, że... No nie wiem dokładnie, o co chodzi w tym pytaniu, bo tak jedna część to na pewno wiemy o tym bardzo dobrze, że koronawirus trochę ograniczył tą całą sytuację. W tej chwili no, następna sprawa, no to wiadomo też, że też duże ograniczenia z ruchem, szczególnie na wschód, gdzie po tym, co się wydarzyło na Ukrainie, to już cywilnego ruchu praktycznie na wschód nie ma. Przy czym ja mówię, zawsze było w Polsce, nad polskim niebem, wystarczająco dużo miejsca dla ruchu cywilnego, dla ruchu wojskowego. Zawsze się dogadywaliśmy i nie było nigdy tam jakichś tam problemów. Czy ciasno było? Dla każdego wystarczyło miejsca. Ten, kto ma niebo, ten ma przewagę w wojnie. To, co się dzieje w tej chwili za naszą wschodnią granicą, jest na pewno też takim dla dowództwa dużym poligonem doświadczalnym, ale też możliwością analizy tego, w jakim miejscu my jesteśmy i co powinniśmy zrobić. To jakie błędy popełnia Rosja, bo o to łatwiej mi zapytać, a w jakim momencie jesteśmy my? Czy jesteśmy gotowi na podobną sytuację? Znaczy, no ja wiem o tym, że chłopaki na pewno zdali ten egzamin, który był na samym początku, bo to dla nas też było duże wydarzenie. Nie mogę oczywiście o wszystkim mówić, ale no powiem tylko tyle, że jeszcze pierwsze bomby nie spadły na Ukrainie, już nasze samoloty były w powietrzu i chłopcy i dziewczyny, którzy tam naprawdę zdali ten egzamin na 100%. Generalnie rzecz ujmując, no mówię, my jesteśmy przyzwyczajeni do innej wojny. Wojna, którą teraz się żeśmy uczyli, do którą szkolimy chłopaków, to jest wojna XXI wieku. Ruscy nam zaprezentowali typową, klasyczną wojnę wieku z poprzedniego wieku. I odnosimy takie wrażenie, że tak jak pani mówi, no, nie było tutaj... Tych podstawowych zasad nie zostały wypełnione do tego, żeby tą wojnę w jakikolwiek sposób wygrać. To ktoś to mądrze powiedział, nawet wiem kto, że żeby wygrać wojnę, to nie wolno jej przegrać. A tutaj no niestety bardzo dobrze, że tą wojnę chyba przegrywają na własną prośbę. Na pewno bardzo dużą rolę odgrywa technologia, to nie ma co ukrywać. Są rzeczy z tych, których naszych analiz, które wynikają, które nas zaskoczyły ze strony sowieckiej, ruskiej, na powiedzmy ich korzyść, ale większa część to są jednak te analizy, które świadczą o tym, że no ten nie taki diabeł strasznie go malują, tak to powiedzmy. Gwarantuję, że nasze chłopaki są przygotowani do tego, żeby odeprzeć tego przeciwnika, jakby coś miało się dziać, albo zadać mu tak duże straty, że no nigdy mu się to nie będzie opłacało. To wiemy już o tym, że naprawdę nasi chłopcy, nasi piloci są dobrze przygotowani, jak będą mieli, może nie jak będą mieli, jakby musieli stawić czoła, to na to są przygotowani na pewno. A czy jest nadal różnica między wschodnią szkołą latania a zachodnią szkołą latania? Pamiętam takie z jakichś historycznych książek opowieści o tym, że rosyjski pilot jest kiepsko wyszkolony, ma przeżyć właściwie jedną czy dwie akcje i może iść do piachu. Czy to są mity? Czy to jest tak, że armia radziecka, rosyjska szkoli już w tej chwili tak, że mogą stanąć w szranki z zachodnimi pilotami? Nie, niech lepiej tego nie robią. To dobra rada dla Sowietów, żeby lepiej tego nie robili. Na pewno tak jest, że jest na pewno ten poziom wyszkolenia niższy. Jest to taki poziom, co zresztą widać nawet na samym początku, że nie liczyli się z ludźmi. To była taktyka wielkich cyfr, na dużych liczb. Jak trzeba, to na 10 jeden przeżyje. U nas jest w tej chwili trochę inaczej. My w tej chwili już nie przygotowujemy pilota do tego, żeby wygrał wojnę, która jest teraz.
w latach 20, tylko my go przygotowujemy do tego, żeby wygrał, jak ma wygrać tą wojnę, tego młodego chłopaka, to ma wygrać tą wojnę za 10-15 lat. Nam nie chodzi o to już, żeby wrócił z misji, nam chodzi o to, żeby on na następną wojnę był gotowy. Zdecydowanie tutaj jest całkowicie inna filozofia, żeby tych ludzi, ten sprzęt, który mamy, no wiadomo, że bez tych ludzi to nic nie znaczy, żeby przygotować już do następnej wojny. My nie patrzymy na to, co było. My już z tego, co teraz mamy doświadczenia, przygotowujemy tych ludzi do następnych wojen, następnych challenge'ów, dobrze powiedziałem? Wyzwań? Powiedział pan, panie generale, że teraz wygrywa się wojnę też dlatego, że dużą rolę odgrywa sprzęt. W tej wojnie obserwujemy już na dużą skalę chociażby drony, które mają jednak ogromny, albo mają jakiś wpływ na wynik odpowiednich bitew. To może jest też taka przyszłość przed lotnictwem, że kolejny F wystartuje bez pilota i będzie obsługiwany z naziemnego kokpitu, gdzie ktoś, jakiś elektronik, już bez tych wszystkich szkoleń, bez tych wszystkich badań, będzie mógł spokojnie klikać i przenosić wszystko to, co jest istotne. Czy tak serio pytając, czy nie da się jednak wszystkiego zaplanować i wymyśleć i ten mózg, ten człowiek, ta siła, ten charakter i to wyszkolenie są niezbędne, żeby wygrywać bitwę na niebie? Ja mówię, o jest tak, takie nazwijmy to środowisko, które jest takie mało G, czyli te bez przeciążeń, bez wielkich tam jakichś akcji, bez wielkich tych walk powierzchnych, etc. I to jest miejsce dla dronów. Tam, gdzie nie trzeba prowadzić tej takiej naprawdę intensywnej bitwy. Krótko mówiąc, żeby drony weszły, to faktycznie musi być całkowite panowanie w powietrzu. I wtedy drony są bezkonkurencyjne, to nawet nie ulega wątpliwości. Natomiast ja, patrząc na te doświadczenia, które były już z Gruzji, zaczynając się od 2008 roku, miejsce dla dronów jest, ale na pewno jeszcze długo, długo ten numer jeden to będzie ten człowiek w powietrzu, który będzie rozdzielał niejednokrotnie te drony. W tej chwili się robi taki ciekawy produkt Loyal Wingman, coś takiego, chyba tak to się nazywa dokładnie, gdzie pilot będzie leciał w towarzystwie kilku dronów i razem z tymi dronami będzie walczył, tak jak to będzie operował, je tam gdzieś kierował na bardzo mocno zagrożone kierunki. Ale no, ja wiem o tym, że na pewno jeszcze długo, długo człowiek będzie siedział w tej kabinie. I jak ten człowiek siedzi w tej kabinie, zrzuca bomby, to o pilotach mówi się, że oni nie znają krwi. Oni tak naprawdę nie znają wojny, ponieważ ta wojna jest zbyt daleko od tego, co wykonują. Jak to de facto wygląda? Jak chłopaki wracają z akcji, z misji, z jakichś specjalnych rzeczy? To czy ta wojna jest tak faktycznie kolorowa jak w Top Gunie, czy jednak gdzieś te emocje dopadają również was? Kurczę, no nie miałem takiej akcji bojowej nigdy i tak szczerze mówiąc, to nasze chłopaki też jeszcze do tej pory faktycznie to bomb nie rzucali nikomu na głowę, czy też odpalali live ammunition do jakichś celów. No kiedyś mi się zdarzyło rozmawiać z kilkoma Amerykanami, którzy tam latali. I powiem ci, że nie chcieli rozmawiać na ten temat. Jak to każdy indywidualnie to odbiera. Jedni odbierają to w ten sposób, że było super. Inni gdzieś tam się zamykają. No spotkałem jednego, który bardzo był wierzący, na przykład poszedł w tym kierunku. Inni jakiś tam inny, ale generalnie to jest każde indywidualne podejście. To jest bardzo, bardzo ciężko powiedzieć, jak to reaguje. Jeden mi właśnie opowiadał też, że może nie tyle strzelając, kiedy widział, że tamten dostał samolot, bardzo się ucieszył, kiedy zobaczył, że spadochron się otworzył, nie? Na przykład coś takiego, no ale no mam nadzieję, że nasze chłopaki nigdy nie będą musiały tego sprawdzać na żywo. No to ich szkolimy, żeby nikt do nas tutaj nie przychodził i się bał. I to jest ten moment, kiedy trzeba zapytać o szkolenia. Czy my szkolimy ukraińskie wojsko w tej chwili w Polsce, czy pomagamy pilotom ukraińskim w tej okrutnej wojnie, czy mamy jakieś plany na to, żeby, nie wiem, po wojnie na przykład stworzyć jednak własną poza NATO strukturę, która będzie nas chronić w tym regionie? No na to pytanie nie jestem w stanie udzielić. Wiadomo o tym, że zawsze tym trzonem to będą wojska lądowe i to tego nie unikniemy nigdy. Natomiast no, wojska lądowe no, muszą mieć wsparcie z powietrza, żeby gdziekolwiek, nawet w obronie czy w ataku, szczególnie w ataku, jeżeli nie będzie wsparcia lotniczego, no to ten jest...
jak to powiedzieć, bez wsparcia lotniczego po prostu straty są ogromne. Nie stać w tej chwili nikogo z nowoczesnych armii na to, by mieć aż tak duże straty. No, jak gospodarka upadnie między innymi przez to, że tak potężne straty ponosi, no bo kiedyś w pewnym momencie musi do tego dojść. Mówię, no tutaj my robimy taki jak gdyby balans pomiędzy tym, że potrzebujemy mieć na przykład do każdej dywizji czy do każdej jakiejś tam jednostki musi być pewien procent tego, co go będzie wspierało z powietrza i to jest, patrząc w tym kierunku, którym idziemy, to by było na pewno zachowane. Natomiast tym szkoleniem lotniczym, no mamy fajną tą szkołę lotniczą naszą dęblińską, która jakby nie patrzeć, to jest chyba taka, powinna być, jest naszą wizytówką. Jest naprawdę uczelnia, która zrobiła niesamowity krok, postęp. Ten w niczym nie przypomina tego Dęblina, który ja pamiętam. I to jest takie miejsce, gdzie na pewno uważam, że nie tylko polscy piloci powinni być szkoleni. Zresztą to jest moje marzenie, żeby ten Dęblin był takim centrum szkolenia lotniczego, nie tylko na nasz kraj, bo na pewno na to zasługuje. System szkolenia lotniczego, jaki jest w Polsce, jest dobrym systemem. Jest takim naprawdę i wypróbowanym, i zrównoważonym finansowo, nie wiem jak to nazwać, no, bez value for money, czyli za te pieniądze, które wydajemy, mamy dosyć dobry produkt. I myślę, że ta rola Dęblina na pewno znacznie wzrośnie, nie tylko dla nas, dla naszych sił powietrznych, ale mam nadzieję też, że to będzie taki centrum szkolenia no, tych najbliższych krajów, o tak to nazwijmy. A jak wygląda sytuacja na przykład, bo żyjemy w tej legendzie, że polski lotnik to na drzwiach od stodoły i wszystkich innych rzeczach, ale jak na pewno pan generał ma możliwość spotykania się z innymi wojskami, to jak wyglądamy na przykład w kontekście szkolenia Amerykanów albo Brytyjczyków? Czy nam jeszcze bardzo dużo brakuje, czy jesteśmy w tym identycznym miejscu jak oni? Jako siły powietrzne? Żadnych kompleksów. Autentycznie żadnych kompleksów. Mówię, odkąd pierwszy raz polecieliśmy na ćwiczenia razem z moją eskadrą, mieliśmy więcej samolotów niż pilotów, wszyscy byliśmy młodzi, bardzo młoda eskadra. Od tamtego czasu nie mam żadnych kompleksów, a wręcz przeciwnie. Tam, gdzie nasze chłopaki latają, to zaraz, jakby to nazwać, widać, że są naprawdę z tej najwyższej półki, widać, że nie mają żadnych kompleksów. Niejednokrotnie jest tak, że po jakimś czasie ktoś przychodzi do nas się uczyć. Nawiasem mówiąc, to samo zaobserwowałem, jeżdżąc po naszych kontyngentach, które lądowych. Wiele armii, które by się wydawało, że są takimi ach, och, uch, a najczęściej pierś do przodu, lustrzane okulary, etc., etc., uczą się od naszych chłopaków bardzo dużo. Naprawdę, to nie jest przesada. Ale to wynika z naszej duszy, że my swoje wiemy i procedury nie do końca są... Natura polska jest taka, że my jakby jesteśmy narodem dosyć kreatywnym, delikatnie rzecz ujmując, i to wynika z naszej takiej rogatej duszy, że my inaczej się uczymy, inaczej też walczymy, czy to bardziej wynika z tego, że właśnie szkoła w Dęblinie ma tak dobrze skonfigurowane to szkolenie, że ma tak dużą przewagę? Nie no, mi się bardzo podoba, że koledzy na pewno nie uznają tak zwanych niedoróbek, nie? I nie boją się o tym mówić. Naprawdę jest taka duża wymiana doświadczeń, duża wymiana tych błędów, które żeśmy popełnili. A tam nie ukrywam, że odkąd przestałem intensywnie latać, no bardzo mnie cieszy, kiedy tam gdzieś pojadę do eskadry i tam mi od młodych tych naszych pilotów czegoś się dowiem, czego oni kiedyś się ode mnie dowiadywali. Taka jest kolej rzeczy. Ja się bardzo cieszę, że jest ta sztafeta pokoleń, który jeden drugiemu przekazuje tą pałeczkę i jest komu przekazać i w tych chłopakach, tych młodych, najmłodszych też widzę gdzieś tą taką, ten błysk wokół, taką rogatą duszę, taką chęć do poznawania czegokolwiek. No to jest, dalej się to utrzymuje faktycznie. Panie generale, to ile godzin pan spędził w powietrzu? Gdzieś tak ogólnie mam około 3000 godzin na migach, iskrach i na F-ach. Na F-ie gdzieś tak 1700 godzin. I to taki fajny czas był, fajne te godziny. Wszystkie bardzo dobrze wspominam. Ile można wytrzymać, mając te przeciążenia, chyba nie wiem, 9G czy ileś, już nawet nie jestem w stanie tego zapamiętywać. Ile godzin można wytrzymać w powietrzu w F-ie? Jak się człowiek czuje po takiej pracy, jak wychodzi z samolotu? Są takie loty, że po godzinie lotu wychodzisz na miękkich nogach. Są takie loty, gdzie jesteś tym takim, lecisz ładnych parę godzin, zrobisz jakieś tam tankowanie w powietrzu, etc., etc. i wysiadasz tak jak po locie pasażerskim. No nie, przesadzam. To nie jest tak jak po locie pasażerskim, bo
nie masz możliwości wyjścia do wiadomo gdzie, nie masz możliwości zjedzenia obiadu, nikt ci nie przyniesie drinka, etc., etc. W każdym bądź razie to zależy, jaki jest lot. No mówię, po takim typowym BFM-ie, ciężkim BFM-ie, no to jeden lot cię załatwia na cały dzień niejednokrotnie. A czasami jest tak, że może zrobić 2-3 loty i nie są tak męczące jak ten jeden, ale no każdy jest inny. To nie ma tak, że wsiadasz do samolotu i co robimy to samo, bo to nie będzie to samo. To nie będzie to samo. To nawet choć sam profil misji jest podobny, zbliżony, to jednak każda misja jest inna na 100%. A czy jest jeszcze jakieś marzenie lotnicze, którego pan nie zrealizował? Czy jest jakiś samolot, którym chciałby pan polatać, chociażby z zabytkowych? Dużo i właśnie tak jak pani mówi. Bardzo, bardzo nie wiem czemu, ale podobają mi się te samoloty jeszcze z I wojny światowej, gdzie tam łeb wychylasz, określasz, jaka jest prędkość bez tego komputera. Mówię, jestem zakochany w szybowcach. I takie moje marzenie to mówię, żeby dorosłych ludzi. Dla nas to dzieciaki, użyć takiego typowego, podstawowego latania, że jak już tam kiedyś usiądę, że będę już wiedział o tym, że ostatni raz zdejmuję ten mundur, to takie moje marzenie jest uczyć te dzieci takiego latania od podstaw. A czy dużo jest adeptów chętnych nadal do tego, żeby być pilotami w Polsce? Czy to już ten czas takiego boomu? Bo ja pamiętam, żeby dostać się do Dęblina, to tam kilkunastu kandydatów w pewnym momencie trzeba było pokonać. Czy to zainteresowanie wojskiem spada, czy wzrasta? Dęblinem zainteresowanie jest takie, jak było. Cały czas to się utrzymuje na jakimś tam pewnym poziomie. Tak myślę, nie? Że to się nie zmienia i z tego co wiem. Problem jest teraz, że no te nasze młode, nowe pokolenia są może mniej... Kurczę, no co, no ja biegałem za piłką, ganiałem po etc., etc., a teraz wiesz, co robi młodzież, nie? No niejednokrotnie niestety to też ma wpływ na takie typowe badania lekarskie. Ale to też i ma taką zaletę, że w tej elektronice oni się nie gubią. No to jedno i drugie. Ale zainteresowanie na pewno jest Dęblinem dalej. A czy zainteresowanie w świecie, czy w kraju? No, wyobrażasz sobie, żeby jakiś tam celebryta nie mówił, że nie zrobił licencji? No, no musi, no bo teraz to już taka moda chyba, nie? Jakie tam prawo jazdy, jaki tam w Porsche czy Ferrari? Proszę, ja ciebie licencję zrobiłem, tak? Latanie z Cyrusem jest na przykład bardzo przyjemne i to korki się omija, przynajmniej może jeszcze na niebie ich nie ma, ale w Paryżu można spokojnie zaparkować, więc to ma swoje zalety. Natomiast jaka jest przyszłość, bo pan generał jest człowiekiem świetnie wykształconym, z dużym doświadczeniem. Amerykańskie filmy pokazują, że emerytowani piloci to jest nadal elita. To są ludzie, którzy szkolą, którzy mają jednak duży wpływ. I jaka jest przyszłość emeryta pilota w Polsce? No najlepiej to po prostu później się go zapytać, co robi. No ja jeszcze emerytem nie jestem, no ja tak jak ci mówiłem, no moim takim marzeniem jest już na już jak już tak zawieszę mundur na kełku, jak my to mówimy, po prostu dzieci gdzieś tam w aeroklubie od podstaw uczyć latania. Poczynając od tych szybowców, poczuć to powietrze. I to takiego latania romantycznego, naturalnego. Nie na maszynę, która ma komputer i on nawet nie wie, co robić z nogami, po prostu ta maszyna wszystko wykonuje. Tylko takiego normalnego, romantycznego latania. To takie by było moje marzenie jako emeryta. No ale to przecież to jest daleka przyszłość, więc bardzo serdecznie dziękuję. Generał pilot Dariusz Malinowski był gościem audycji Co Słychać Radia Wnet. No zgadza się, to ja, tak, dokładnie. Dziękuję bardzo.